to ja. A za mną ziemniaczki. To jest mój współlokator Fernando. Cieszy się, że jego próba dostania się do pokoju jest rejestrowana. A to mój cień. Próbuję nauczyć się niemieckiego, kiedy ja wywieszam pranie i gapię się przez okno. Codziennie macha do mnie uradowany wiatrak. Magdeburg przypomina mi Łódź. Cały czas coś wiercą i budują. O, a to Fernando! To był mój pierwszy dzień w pracy. W Magdeburgu czuję się dość swojsko. Otóż jedno z najstarszych miast niemieckich architekturą przypomina mi Warszawę. Magdeburg również podczas wojny został zniszczony i odbudowany. Później był częścią NRD, więc to kolejny wspólny mianownik z Polską w czasach PRL-u. Dlatego też jest tu niejaki miszmasz. Nowoczesne wieżowce, zabytkowe kamienice, bloki z wielkiej płyty czy socrealistyczne budowle itd. A to my wchodzimy dokonać czegoś wspaniałego. Trochę tutaj pobędę. Jestem otoczony doborowym towarzystwem dziadków. W sensie starych kamer, które są na półkach. W Offener Canal mogę rozwijać moje zainteresowania związane z tworzeniem filmów. Miałem już mnóstwo okazji, by nagrywać różne koncerty czy montować filmy. Obecnie pracuję nad projektami, które ujrzą światło dzienne już w tym roku.